Czwartek, 14 września. Po raz pierwszy od dnia wybuchu wojny mamy dzisiaj chmurną i deszczową pogodę. Warszawa od razu odczuła to z ulgą. Przez cały dzień, ze względu na niski pułap, nie pokazał się ani jeden samolot. Bije natomiast artyleria i to z dwóch kierunków, od Pragi i od Okęcia. Także trzeba wyraźnie określać położenie baterii, by odpowiednio do tego kwaterować w pokojach, możliwie osłoniętych od kierunku pocisków. Pocisków jest coraz więcej. Coraz więcej też musi być baterii i oddziałów. Wśród oddziałów niemieckich, jakie oblegają Warszawę, jest szereg jednostek składających się w znacznej części z elementu mazurskiego. Jak wywiad nasz ustalił, obecne tu dywizje 1, 11 i 21, składające się z pułków 211, 217 i 346 Landwehry, Mazurów mają bardzo wielu. Byłem dziś przy przesłuchaniu jednego z nich. Wysoki, jasnowłosy chłopiec, z ogromnym zaciekawieniem przyglądający się wszystkiemu, co widział, zeznawał bardzo chętnie. Mówił po mazursku, oczywiście ze wszystkimi terminami niemieckimi, jeśli chodziło o sprawy wojskowe. Jeńców już mamy dość sporo, kilka setek, i dziś szef sztabu zwrócił się do mnie i do Starzyńskiego, byśmy rozgłosili przez radio, że wszyscy jeńcy niemieccy pomieszczeni zostali na Cytadeli. Chodzi o to, by ulżyć trochę Cytadeli, na którą strasznie biją. Zarówno lotnicy, jak i nade wszystko ciężkie baterie. W Cytadeli zaś jest punkt zborny wszystkich rozbitych oddziałów i rozproszonych żołnierzy. Jest tego tam kilka, zawsze tysięcy i po prostu nie sposób ani ich tam koncentrować, ani pracować. W tak ciężkim i nieustannym ogniu Cytadela jest trzymana. U Kadena w Teatrze Wielkim miałem dzisiaj drugą konferencję prasową. Z taką samą satysfakcją prowadziłem ją, jak i pierwszą, gdyż trzeba przyznać, że w tych ciężkich dniach prasa warszawska zachowuje się po prostu doskonale. Ludzie jakże często dotąd bezwzględnie się zwalczający, w stosunku do rządu ostro opozycyjni, odłożyli na bok wszystkie swoje urazy, gniewy, uprzedzenia i stanowią jednolity blok Polaków i warszawian, gotowych na rzecz wojny i obrony oddać wszystko. Na konferencję przychodzą wszyscy. Jest ich ponad 30. Mimo że nie ma komunikacji, schodzą się z dalekich stron i idą przez ulice, na których co chwila ze straszliwym trzaskiem pękają pociski niemieckie. Interpelowano mnie dzisiaj o komunikaty naczelnego wodza. Ale trudno, dostać ich nie możemy. Łapane przez radio bywają zniekształcane. Takich zaś podawać nie można, gdyż w komunikacie oficjalnym każde słowo ma swoją wagę. Ja ze swej strony prosiłem o umiar w podawaniu pomyślnych wiadomości, o nieprzesadzanie w tym względzie. Nie można ludzi przyprawiać o tak gwałtowne skurcze serca, bo tego organizm nie wytrzyma. Od najwspanialszej wiadomości z prasy do najgorszej z radia. Tracę poza tym zaufanie do prasy. Lepiej jest, gdy się podaje wiadomości spokojniejsze i możliwie prawdziwe. Konferencję organizuje Kaden przy pomocy Zawistowskiego. Do Kadena przychodzę zawsze wcześniej, by się szczerze i otwarcie ugadać. Chłop jest spokojny, mocny i nie przestał, pod wpływem emocji, jakich wojna dostarcza, być nadal inteligentnym. Zdziwiłem się, czytając dzisiaj dwa artykuliki w Ekspresie i Kurierze Wieczornym poświęcone moim radiowym przemówieniom. Pod tytułem „Żołnierz historyk, o którym nie zapomni historia”, pisze Ekspres, że Starzyński i ja dostaniemy kiedyś obywatelstwo honorowe Warszawy i notuje. Jego, to znaczy moja, bezapelacyjna wiara w zwycięstwo podtrzymuje na duchu najbardziej zmęczonych. Lekceważenie niebezpieczeństwa, żołnierski humor i fatalizm nieomylnie trafiają do umysłu Warszawy, która umie cenić żołnierski fason. Pułkownik Lipiński nie tylko prowadzi przed mikrofonem jakby skrócony kurs żołnierskiej postawy dla ludności cywilnej, ale patrząc na wydarzenia dnia okiem historyka, zdejmuje z nas ciężar wojny jako najboleśniejszego przeżycia osobistego, wprowadzając w dramat wojenny europejski. Uczy ludność Warszawy nie tylko żyć i działać, ale i myśleć po żołniersku. Zgodzę się z tym, bo po prostu są to rezultaty tego, że kiedyś 36 miesięcy przeżyłem na froncie
i moje reakcje, którym daję wyraz, są prawdziwe i szczere. Kiedyś na własnej skórze przeżyte i dlatego chwytają. Ale skąd humor? Idę przecież do mikrofonu tak śmiertelnie znużony, że odchodząc mam wrażenie, że mówiłem po prostu pogrzebowym tonem. Wystarcza jednak, okazuje się, że jestem spokojny i że czasem coś tam żartobliwego powiem, aby wyszedł z tego humor. Po południu w dowództwie ruch ogromny. Ze Starzyńskim uchwaliliśmy, że trzeba napisać odezwę, którą się poda jako odezwę Śmigłego. Chodzi o wytworzenie, choćby tą drogą, kontaktu między wojskiem, ludnością i naczelnym wodzem, o którym nikt nie wie, gdzie się podziewa. Był w Brześciu. Brześć już ponoć zajęty. Wycofał się najpewniej dalej na południe albo na wschód. W każdym razie łączności z nim nie ma. Poza tym dostaliśmy posiłki, ale jednocześnie zostajemy okrążeni i od wschodu. Od strony Modlina wycofała się na Warszawę dywizja generała Zulaufa. Pod wieczór zjawił się Zulauf ze swoimi oficerami sztabu. Ma zaraz objąć odcinek praski. W ten sposób obronę zachodniego odcinka będzie miał Porwit. Zulauf wschodniego. Nad całością generał Czuma. Zulauf jest mocno poderwany na duchu dotychczasowym przebiegiem działań i odwrotem, ale w czasie, kiedyśmy w gabinecie generała Czumy omawiali sytuację, wtrącałem się na wesoło, jak to Zulauf będzie bohaterem Pragi, jak to jego pomnik stanie na wprost mostu Kierbedzia. I w ogóle okazja dla bohaterów jest znakomita, tak że pod koniec generał był coraz bardziej weselszy i coraz bardziej palił się do obrony Pragi. Ano jak propaganda, to propaganda. W ciągu dnia dostaliśmy przez Baranowicką stację wczorajszy komunikat naczelnego wodza numer 13. O bitwie, jaką prowadzi Kutrzeba i Bortnowski, podaje komunikat, że w rejonie Kutnołowicz kontynuowaliśmy walki, zadając poważne straty nieprzyjacielowi. Lotnictwo i artyleria przeciwlotnicza strąciły 30 samolotów. Potem podaje sytuację spod Warszawy, stwierdzając walki w rejonie Kałuszyna i Siedlec. A więc mamy Niemców już od wschodu. Poza tym podał komunikat, że Lwów obronił się przed natarciem nieprzyjacielskiej kolumny pancernej, która przerwała się przez front. O tym, że Lwów się broni, wiedzieliśmy już wczoraj. Z dzisiejszych nasłuchów Lwowa wynika, że tam wytwarza się sytuacja jak w Warszawie. To bardzo dobrze. Im więcej miast się będzie broniło, tym lepiej. Zastępują one nasze nieistniejące linie fortyfikacyjne. Do redagowania komunikatu muszę się zabierać bardzo wcześnie, już koło 6 wieczór, gdyż zarówno szef sztabu pułkownik Tomaszewski, jak i pułkownik Kozioł są tak zajęci, że łapać ich muszę i wprost siłą wyciągać od nich wiadomości. Dzisiejszy komunikat brzmi: w ciągu nocy utarczki patroli na przedpolu Warszawy. W godzinach porannych nieprzyjaciel wykonał 2 natarcia na kierunku Woli. W ogniu artylerii i ciężkich karabinów maszynowych natarcia te załamały się już na dużej odległości. Jeden czołg został spalony. Zaś w ręce naszych oddziałów wpadło 8 samochodów transportowych oraz 1 armatka przeciwpancerna. Nieprzyjaciel poniósł dotkliwe straty w zabitych i rannych. Lotnictwo nieprzyjacielskie tylko rozpoznawało. Po zredagowaniu komunikatu Brzozowski zaraz nadaje go Kadenowi. A ja dzwonię do Porwita lub jego zastępcy z prośbą o szczegóły. Często dzwonią do mnie sami dowódcy poszczególnych odcinków, jeśli mają coś z wydarzeń ekstra. Po czym szkicuję sobie treść przemówienia do kierownicy i przez ciemne, głuche lub oświetlone łuną pożarną ulicę do radia na Zielną. W gabinecie dyrektora Rudnickiego przeglądam nasłuchy. Mój optymizm co do małej ilości jeńców, o czym dzisiaj mówiłem, porządnie został zachwiany. Niemcy podają, że w rezultacie bitwy w obronie Radomia wzięli 60 tysięcy jeńców, 143 działa i 38 czołgów. To już jest klęska. Uzupełnia te wiadomości korespondent fiński, który podaje, że dotychczas straciliśmy 15 dywizji, a więc prawie połowę całości naszych sił. Ten sam korespondent podaje, że Niemcy rzucili na Polskę 5 tysięcy samolotów,
w tym 3000 bombowców na naszych 600. Ze szczegółowych danych podaję, że 21. Dywizja Warszawska została całkowicie rozbita gdzieś w okolicy Łodzi. O Gdyni były już kilkakrotnie wiadomości, że padła, ale dopiero dzisiejszy komunikat niemiecki podaje szczegóły. Dzień wczorajszy, 13 września, godzina 10 rano. Gdynia, mało zniszczona, głodowała już od 3 dni. Oksywie jednak i Hel bronią się nadal. Z innych wiadomości padają na słuchy o utworzeniu Najwyższej Rady Wojennej francusko-angielskiej, której posiedzenie odbyło się w tych dniach. Jest to ważne, jeśli się pamięta, że w czasie Wielkiej Wojny do utworzenia takiej wspólnej rady doszło dopiero w 1917 roku. Niemcy poza tym mobilizowali roczniki starsze od 1941 do 1955 roku życia, a więc ludzi, którzy brali udział w wojnie światowej, pomijając roczniki młodsze, a właściwie średnie. Jest to zrozumiałe, skoro się wie, że przez 15 lat nie było w Niemczech powszechnej służby wojskowej i te właśnie średnie roczniki nie wiedzą zupełnie, co to służba wojskowa. Z Baranowiczami i Lwowem mamy dobrą łączność. Baranowicze wzywają do rozmowy na 22 dzisiaj. Cytują i streszczają Starzyńskiego i moje przemówienia. Czyni to zresztą cały szereg innych stacji obcych, które z moich przemówień czerpią wiadomości o sytuacji wojskowej z Warszawy. Wczoraj streszczała moje przemówienie Moskwa. Jak już wiemy z komunikatu dzisiejszego, na przedpolu Warszawy odbyły się silniejsze i drobniejsze utarczki. Natarcie nieprzyjacielskie szło głównie na kierunek Woli. Tam mamy do zanotowania kilka dość poważnych sukcesów, jeżeli chodzi o stosunek sił. Tak więc na natarcie niemieckie, przygotowywany na wozach transportowych, uderzył nasz patrol we 12 ludzi. W wozach było ponad 70 żołnierzy piechoty niemieckiej. Wszyscy oni zostali przez nasz patrol rozbici ogniem. 8 samochodów transportowych zostało zdobytych, jeden czołg został spalony i zdobyta została jedna armatka przeciwpancerna. Niemcy, jak i wszyscy zresztą inni z ostatnich dni, zostali zgrupowani w Cytadeli. Cała Warszawa miała spokój. Nie było nalotu. Nie jeden warszawianin się dziwił temu, ale przyczyna tego jest prosta. Niepogoda. W Polsce właściwie każdy narzeka na pogodę. Każdy narzeka na klimat. Mówi się, że 6 miesięcy jest zimno, a 6 miesięcy jest zima. Otóż tak jak normalnie zawsze wszyscy sobie życzymy pogody, tak od dnia 1 września Polacy tak jak nigdy życzyli sobie niepogody. Niepogody, która by, a zwłaszcza deszczów, która mogła się poważnie odbić na operacjach. Po tym kilku uwagach związanych z sytuacją na naszym lokalnym warszawskim froncie, chciałbym przejść do sytuacji ogólnej. Front jest w nieustannym ruchu. Jeśli przecież stara się dwuskrzydłowym manewrem otoczyć armię polską. Wysyła dalekie zagony. Tam, gdzie uderzenie jest główne, oczywiście wojska nasze ustępują, ale w ciężkich walkach. W tej sytuacji, jak ona się obecnie przedstawia, po prostu rzutu mapy i z oceny warunków, jakie się odbywają przed nami, jest ona wcale nie pomyślna dla wojska niemieckiego. Proszę wziąć pod uwagę, że nieprzyjaciel odsunął się o setki kilometrów od swoich baz, wydłużył niepomiernie swoje linie komunikacyjne, które niesłychanie łatwo mogą być przecięte. Wojna jest ruchoma, prąd jest zmienny, sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Raz jest taka, raz jest inna, ale jest ona celowa od pierwszej chwili, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I w tej sytuacji, jaką my dzisiaj mamy, tylko wytrzymanie tego chwilowego naporu stwarza dla nas coraz lepsze horoskopy i coraz lepszą pozycję.